są pewne ważniejsze rzeczy niż samo wykonywanie ćwiczeń. Bo niestety, no, Coleman jest schorowanym facetem. Każdy na pewno z Was gdzieś tam słyszał, że są trzy takie drogi, że tak powiem, ścieżki rozwoju mięśni, tak? Nikt nie tłumaczy właśnie takich podstaw. To, co myśmy teraz się starali rozłożyć na czynniki pierwsze i Wam pokazać. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michał Karmowski. Radek Skutkiewicz. Witamy Was znowu w kolejnym odcinku Pogadajmy o... A dzisiaj pogadajmy o czym? O treningu. W jaki sposób trenować, żeby rozwijać mięśnie, żeby te nasze postępy były z miesiąca na miesiąc coraz lepsze. Pogadamy o metodach treningowych i ogólnie o tym, jakie czynniki są ważne, żeby ta sylwetka po prostu się rozwijała. Dokładnie. Chcieliśmy to poruszyć raz, że Wy nas o to pytaliście, a dwa, że dużo się teraz mówi w necie o tym, jak trenować, żeby rozwijać mięśnie. Ludzie pokazują różne ćwiczenia, które są mało znane albo które w ogóle nigdy kiedyś nie było, a teraz są i niby się mówi, że są to najlepsze ćwiczenia na wzrost mięśni, ale Coleman o tym nie wiedział i robił stare ćwiczenia i został Colemanem. No. Dorian też ich nie znał i też generalnie te mięśnie rozwiją, więc musicie pamiętać, że są pewne ważniejsze rzeczy niż samo wykonywanie ćwiczeń, bo samo, ja to zawsze mówię tak, że samo wykonanie ćwiczenia w najlepszy sposób, w najbardziej optymalny sposób, biorąc pod uwagę jakby funkcję danego mięśnia, zakres ruchu mięśnia, czy też zakres ruchu, czy też zakres jakby ten taki full room dla ruchu, to nie wystarczy do tego, żeby budować mięśnie. Dokładnie. Samo to, że będziecie pracowali jakimś tam mięśniem, nie zapewni Wam żadnych przyrostów. Pamiętajcie, że to jest tak naprawdę drugorzędna sprawa, bo można czasami coś robić źle, a też można rosnąć. Dokładnie. Ja to zawsze mówię, że początkujący i amatorzy rozmawiają o ćwiczeniach, które im rozwiną mięśnie, a bardziej zaawansowane osoby rozmawiają o systemach trenowania, które im te mięśnie rozbudują. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak trenować, żeby te mięśnie naprawdę rosły. Oczywiście tutaj trzeba to rozważyć pod kątem tego, czy trenujecie w celu tylko i wyłącznie zwiększenia masy mięśniowej, czy po prostu chcecie rozwinąć sylwetkę taką, można powiedzieć, fit, gdzie ona będzie pod względem motoryki dobrze jakby ukształtowana, żeby była proporcjonalna i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj trzeba też sobie uświadomić, że różne cele będą jakby związane z tym, że generowały różne treningi. Ale na pewno, jeżeli chodzi o rozwój sylwetki, to musimy sobie tutaj ustawić pewien plan, którego będziemy się przez jakiś tam czas trzymali. Najlepiej, żeby to sobie rozłożyć na takie mikrocykle, które będą wchodziły w skład całego makrocyklu, na przykład planu rocznego czy półrocznego. Tak. No oczywiście też pamiętajcie, że nie boimy się tego powiedzieć. Jeżeli mówimy o kształtowaniu sylwetki, to mówimy o hipertrofii, czyli mówimy o budowaniu masy mięśniowej. Nie ma znaczenia to, czy to jest kobieta i chce zwiększyć pośladki, szerokość barków na przykład, czy to jest facet, taki typowy paker, który chce być większy, to tu cały czas mówimy o tych samych zasadach. One dotyczą i kobiety, delikatny i zgrabny, która nie chce być za duża, ale chce poprawić troszkę tą sylwetkę i tego gościa, który już jest duży. Więc budowanie masy mięśniowej to nic strasznego, to jest po prostu kształtowanie, można powiedzieć, mięśni, a wiadomo, że ukształtować, że tak powiem, z niczego nic nie można. Więc najpierw trzeba zbudować troszeczkę tych mięśni, polepić, że tak powiem, z tej gliny, żeby ten kształt taki wymarzony, że tak powiem, osiągnąć. Tylko nadmieńmy, że nadrzędnym czynnikiem budowania masy mięśniowej jest dobrze zbilansowana dieta z nadwyżką kalorii, bo nie zbudujecie mięśni w momencie, kiedy jesteście w deficycie kalorycznym. Także to trzeba sobie powiedzieć, że jakby tutaj nadrzędnym czynnikiem jest to, co ląduje na Waszym talerzu. Dokładnie. Druga sprawa to jest oczywiście nie tyle wykonywanie optymalnych ćwiczeń, co trzymanie się jakichś ram treningowych i potrafienie robienia jakiegoś progresu w czasie takiego treningu. Czyli można powiedzieć tak, że jeżeli nawet macie troszeczkę gorsze ćwiczenie, ale jesteście w stanie cały czas progresywnie te mięśnie przeciążać coraz mocniejszym bodźcem, to adaptacją do tego będzie wzrost masy mięśniowej i siły. Natomiast jeżeli wykonujecie ćwiczenie w najlepszy możliwy sposób, najbardziej optymalnym ruchem i tak dalej, ale cały czas trenujecie daleko od Waszych możliwości i nie staracie się trenować ciężej, na pewno tego progresu nie będzie. Dokładnie. I tutaj jednym z takich czynników jest oczywiście użyty ciężar. To jest raz. Dwa.
moment, w którym wy jakby dochodzicie do upadku mięśniowego albo jesteście bardzo blisko tego upadku mięśniowego, bo właśnie ten upadek mięśniowy czy zbliżenie się do takiej górnej granicy możliwości wykonania ćwiczenia właśnie na skutek adaptacji później podczas odpoczynku no generuje właśnie ten progres, że my jakby w odpowiedzi na te stany zapalne, które zostały wywołane w mięśniach, rozbudowujemy tą sylwetkę, że one się po prostu zwiększają, robią się grubsze i silniejsze. Tu dobrze Michał powiedział, wspomniał o upadku mięśniowym. Zobaczcie, że tak naprawdę kulturystyka, sporty sylwetkowe to jest jedyny odłam sportów siłowych, gdzie dochodzimy tak naprawdę do upadku mięśniowego. Jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem, podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy i tak dalej, to zobaczcie, że tam zawodnicy trenują bardziej ruchy, czyli oni jakby starają się być coraz lepsi, silniejsi w danych ruchach, natomiast my trenujemy mięśnie. Żeby te mięśnie były stymulowane do wzrostu, ważne jest odpowiednie napięcie mechaniczne. To jest, jakby można powiedzieć, główna taka droga do tego, żeby zwiększyć masę mięśniową naszych mięśni. I oczywiście im jesteśmy bliżej upadku mięśniowego albo dochodzimy do upadku mięśniowego, tym lepsze efekty, że tak powiem, uzyskujemy. Oczywiście, tak jak profesor Michał powiedział, nie wszystkie serie, pamiętajcie, muszą być do upadku mięśniowego. Również te serie, które są bliskie upadku, uważam, że tam jedno, dwa powtórzenia w rezerwie w zupełności wystarczy i ja to uważam, że to jest cały czas dobra seria robocza. Natomiast jeżeli ktoś trenuje na zbyt małej intensywności w stosunku, znaczy w tej intensywności wysiłku, czyli że tak powiem zostawia zbyt dużo powtórzeń w rezerwie w stosunku do upadku, to mimo tego, że będzie robił dobrze ten ruch, nie będzie w stanie wyciągnąć z tego maksimum, czyli nie będzie w stanie zastymulować tych mięśni do wzrostu. I tutaj chciałem, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć o ilości powtórzeń w seriach. Bo bardzo wiele osób źle jakby interpretuje to, jak wiele powtórzeń powinno się wykonać w serii. Mówimy tutaj o użytym ciężarze i o napięciu mechanicznym, o dochodzeniu do momentu upadku mięśniowego, co nie oznacza, że my robimy 4 czy 5 powtórzeń, bo upadek mięśniowy jakby generowany jakimś tam obciążeniem może być w różnych momentach czy w różnym jakby stopniu w zakresie powtórzeń. I to, że my coś robimy na submaksymalnych ciężarach wcale nie gwarantuje nam tego, że to napięcie mechaniczne i czas trwania jakby samego napięcia będzie optymalny do tego, żeby rozwijać mięśnie. Więc często widzicie na przykład u Radka duży zakres powtórzeń, ale to nie oznacza, że to są treningi jakby ukierunkowane na budowanie kondycji, tylko właśnie zakres tych powtórzeń i to, że Radek czy ja, bo ja też tak trenuję, dochodzimy do momentu prawie pogranicza upadku mięśniowego, właśnie gwarantują to, że ten mięsień jest dobrze przetrenowany. Słuchajcie, oczywiście teraz są już dowody jakby takie naukowe, które potwierdzają to, że niezależnie teoretycznie od tego, ile powtórzeń robimy w serii, ta seria może być serią taką hipertroficzną. Czyli można oczywiście, jak się kiedyś mówiło, robić 6-8 powtórzeń do upadku i się buduje super mięśnie, ale można też robić 12-15 powtórzeń też do upadku i też będziemy w ten sposób budowali mięśnie. Dlaczego ja na przykład przynajmniej teraz robię więcej powtórzeń? No głównie ze względu na to, że jest mniejsze ryzyko kontuzji, natomiast jestem w stanie w lepszy sposób, że tak powiem, zmęczyć ten mięsień docelowy poprzez większą liczbę ruchów. Oczywiście warto zmieniać ciężary, raz atakować mięśnie trochę większym ciężarem, raz mniejszym ciężarem i tak dalej, bo to wiadomo, że ta adaptacja jakby w różnych płaszczyznach będzie dłużej trwała, że tak powiem, i ten progres będzie dłużej widoczny. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że nie czy robimy 8 powtórzeń, czy robimy 15, czy 20 powtórzeń, ale to właśnie jak blisko tego upadku mięśniowego jesteśmy. I teraz wiadomo, że minusem bardzo dużych ciężarów jest to, że obciążają za bardzo stawy, ścięgna i to ryzyko kontuzji jest większe. Natomiast ryzyko bardzo dużej liczby powtórzeń jest takie, że być może nie będziemy w stanie dojść do upadku mięśniowego, bo na przykład układ sercowo-naczyniowy nam na to nie pozwoli. Więc jak ktoś ma super kondycję, to może sobie pozwolić, że robi 15-20 powtórzeń. Natomiast oczywiście robienie już na przykład, nie wiem, 30-50 powtórzeń jest raczej ciężkie do wykonania, no bo wyobraźcie sobie, że zrobicie blisko upadku mięśniowego 50 powtórzeń przysiadów. No wiadomo, że raczej myślę, że serducho wam odmówi posłuszeństwa ale niż ale też jest taki jeden ważny czynnik, o którym myślę, że warto wspomnieć, czyli jakby zakres w ogóle pracy danego mięśnia, nie? Mówi się, że najbardziej optymalnym zakresem czy czasem pracy danego mięśnia jest czas pomiędzy 40 a 60 sekund.
I bez względu na to, czy wy wykonacie właśnie 6, 8, 15 czy 20 powtórzeń, jeśli będziecie się mieścili w tych ramach czasowych i będziecie blisko upadku, czyli no nie przekroczycie powiedzmy tej w cudzysłowie magicznej minuty, to jest dalej dobra seria, to co Radek powiedział na samym początku materiału. Ja tam w ten time under tension, to tak do końca nie wierzę, ale w sensie takim, właśnie, że ten czas napięcia... Ja bym chciał, żeby też podkreślić tą ważną rzecz, że tu nie chodzi taki o time under tension z punktu widzenia, że ja coś powoli wykonuję, tylko że to jest po prostu czas pracy, że generalnie znaczy, tyle seria zajmuje. Wiadomo, że ogólnie jakby te ruchy nie muszą być strasznie powolne, bo może powiemy o tym, co to jest tak naprawdę to napięcie mechaniczne. Każdy na pewno z Was gdzieś tam słyszał, że są trzy takie drogi, że tak powiem, ścieżki rozwoju mięśni, tak? Czyli tak, napięcie mechaniczne, największe tak. Znaczenie, ten tak zwany stres metaboliczny i oczywiście mikrouszkodzenia mięśni. Natomiast wiadomo, że napięcie mechaniczne jest jakby największe. I teraz, kiedy to napięcie mechaniczne jest największe? Można powiedzieć, że to napięcie mechaniczne nie zależy od samego ciężaru, ale od tego, jaką siłę wytwarzają włókna mięśniowe, zmagając się z tym ciężarem. Czyli na przykład, jeżeli robimy jakieś powtórzenia, bardzo szybko, robimy tam, nie wiem, 12, 15 powtórzeń i nagle zaczyna mi spadać prędkość wykonywanego ruchu, to znaczy, że moje mięśnie są poddawane coraz to większemu napięciu mechanicznemu, bo muszą jakby utrzymać możliwość wykonania pracy. Czyli można powiedzieć tak, że to, że się zwalnia, to jest dlatego, że powstaje więcej mostków tych poprzecznych, przez co zajmuje mi to troszeczkę więcej pracy. Więc jakby samo zwolnienie powtórzenia nie da mi tego, oczywiście też mi da, ale przez to tradycyjnie się mówi, że obciążamy bardziej te niskoprogowe jednostki motoryczne. Więc jakby jeżeli robię szybko i samo z siebie zwalnia mi to tempo, to znaczy, że faktycznie stymuluje te wysokoprogowe jednostki motoryczne, plus oczywiście to napięcie mięśniowe wzrasta. Więc można powiedzieć tak, że jeżeli dochodzę do upadku mięśniowego, dzięki temu, że nie jestem w stanie już dalej kurczyć swoich mięśni, to znaczy, że to jest jakby najlepszy objaw serii na to, że była skuteczna. Że ona była tak, skuteczna. Więc jeżeli już też tutaj właśnie Michał też powiedział a propos ilości powtórzeń, to też ja tam widziałem różne badania takie, które badali ciężar, który się używa, że tak powiem, do budowania mięśni. I widziałem tak, że na przykład, jeżeli było między 30% ciężaru maksymalnego wzwyż, to była cały czas jakby hipertroficzna seria. Natomiast jeżeli ciężar jest zbyt mały, to jakby nie możemy do końca zmęczyć tych włókien mięśniowych, przez to, że narasta ten efekt takiego zmęczenia. Nie jesteśmy w stanie kurczyć tych mięśni nie z powodu, że powiem, samego ciężaru, samego wysiłku, tylko po prostu braku zdolności, wydolności danego mięśnia do pracy. I braku energetycznego, no. Nie? Czyli wiadomo, że to nie jest wtedy jakby najlepsze. Dlatego chcąc, nie chcąc, można powiedzieć tak, że takim najbardziej jakby optymalnym zakresem powtórzeń może być faktycznie między 8 a 12 powtórzeń, bo raz, że są to ciężary w miarę duże, łatwość dojścia do upadku mięśniowego, czy tam blisko niego, a poza tym jakby małe obciążenie stawów, ścięgien i całego układu sercowo-naczyniowego i, że tak powiem, tych zapasów rezerw energetycznych też. Mięśnia. Mówię i tu bym chciał, żebyśmy naprawdę mocno podkreślili to time under tension, czyli ten czas pod napięciem, a czas pracy. Bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Bardzo wiele osób odbiera czas pracy jako właśnie time under tension, czyli że my mamy pełną kontrolę nad ciężarem, że te ruchy są powolne i że jakby to jest taki ruch jednostajny, gdzie, tak jak powiedziałeś, nie ma tego spadku energetycznego na koniec, czy tam zdolności wykonania mięśnia pracy. A czas pracy to jest to, przez jaką jednostkę czasu my wykonujemy serię. I jakby to jest często bardzo błędnie mylone, a później się pojawiają właśnie takie sprzeczne informacje, że nie, to nie jest ważne, to nie jest ważne. Ważne są te czynniki, które Radek wymienił na samym początku i na pewno najważniejsze jest to, żeby jednak dochodzić blisko tej naszej granicy wykonania danego powtórzenia, czyli tak zwanego upadku mięśniowego. Czyli żeby przejść dalej, to teraz dla podsumowania. Ten upadek mięśniowy i blisko upadku mięśniowego to jest jakby gwarant, że seria jest dobra, czyli że seria jest hipertroficzna, seria jest taka, jak powiem, przynosząca, że powiem, efekty do budowania masy mięśniowej. I teraz słuchajcie, to jest jakby jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest to, że są różne programy. Mało objętościowe, czyli mniej serii, dużo objętościowe, więcej serii, i tak dalej, i tak dalej.
Ktoś powie oczywiście, że jemu lepiej tak służy, drugiemu służy lepiej tak. Ja to mówię, że zawsze wszystko działa rewelacyjnie, dopóki działa, a potem już nie działa. Czyli wiadomo, że trzeba na pewno gdzieś tam sobie układać, jak też Michał wspomniał, jakieś bloki, gdzie skupiamy się na różnych, że tak powiem, ciężarach, na różnych jakby celach, tak i tak dalej. I gdzieś to sobie jakby wplatać, gdzieś tam sobie tym rotować i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Oczywiście każdy na pewno, kto gdzieś tam się porusza w tym świadku siłowym takim, zdaje sobie sprawę, że największym jakby czynnikiem wzrostu masy mięśniowej jest jakby objętość treningowa, nie? Objętość treningowa to też można byłoby na ten temat dużo rozmawiać, bo to nie jest tylko i wyłącznie jakby zwiększanie ilości serii, czy zwiększanie ilości ćwiczeń na treningu, ale również, co dla mnie jest jakby najbardziej istotne, zwiększanie obciążeń w ćwiczeniach. Zobaczcie, ten objętość jakby treningowa, czyli ten, można powiedzieć, ten tonaż treningowy zwiększa się, jeżeli trenujemy cały czas robiąc tyle samo powtórzeń, natomiast zwiększając obciążenie. Można też oczywiście zwiększać jakby objętość treningową poprzez wykonywanie większej ilości serii. Natomiast w moim odczuciu jest to mniej efektywne niż samo, że powiem, dążenie do poprawy. Czyli można powiedzieć tak, że najważniejszą sprawą, jaka jest, to jest nic innego jak gdzieś zakładanie i planowanie jakiejś progresji w jakimś cyklu treningowym. Właśnie, i dlatego nie warto jest trenować instynktownie, że przychodzę na trening i robię sobie dzisiaj to, a robię sobie dzisiaj to. Nie, musi być zawsze punkt odniesienia. Jeżeli, przepraszam, wy jakiś plan macie ułożony na 4, 6 czy 8 tygodni, to starajcie się go trzymać sztywno, jeżeli chodzi o zakresy powtórzeń. Notujcie sobie ciężar, którym trenujecie, bo dzięki temu będziecie wiedzieli, w jaki sposób zwiększać obciążenie, żeby nastąpiło zwiększenie tego tonażu treningowego, o którym Radek powiedział. I to jest bardzo ważne właśnie w jakby no w ogóle kształtowaniu, budowaniu masy mięśniowej. Dokładnie. Można oczywiście też sobie dokładać serii roboczych, natomiast w moim odczuciu też jest to mniej, że tak powiem, takie efektywne. Chociaż oczywiście mieliśmy, nie wiem, dwie serie do upadku, robimy trzy serie do upadku, więc jest to jakieś tam zwiększenie objętości, niewątpliwie. Natomiast myślę, że jakby zbytnie rozbudowanie o ilości serii nie jest tak efektywne, jak samo po prostu budowanie, że powiem, tej objętości poprzez ten tonaż treningowy, czyli poprzez zwiększanie ciężarów. Ale dobra, powiedzmy sobie w takim razie jeszcze dwa słowa o różnych systemach. No bo tak, wiemy, jak powinno się wykonywać poszczególne ćwiczenia i serie, żeby były efektywne pod względem hipertrofii. Natomiast są różne systemy, tak jak powiedzieliśmy, mało objętościowe, tak jak na przykład heavy duty czy coś. Ja tak kiedyś trenowałem, byłem tym mega zajarany. Wiadomo, byłem fanem i Doriana, i Mike'a Metznera. Ale też były osoby, które trenowały bardzo dużo objętościowo, o dużej objętości, jak na przykład Arnold Schwarzenegger, jak na przykład Jake Cutler. Wiem, że Cutlera ty bardzo mocno, tak. I wiem generalnie wszystko o jego treningu. Tak, no więc sam przyznam, że on tam robi na przykład na grupę mięśniową czasami z 6 i więcej ćwiczeń. I teraz, jaki system jest lepszy? Może czy uważasz, że jeden jest lepszy od drugiego? Czy może, nie wiem, jakieś zastosowanie jednego w tym okresie albo w tym okresie? Ja powiem szczerze, że patrząc na zawodowych kulturystów, no bo jakby będę się opierał na nich, i przede wszystkim na przebytych kontuzjach albo na tym, co się stało z ich karierą, to niestety no, Coleman jest schorowanym facetem. Dorian Yates jest bardzo mocno pokontuzjowany i w tej chwili sam mówi w wywiadach, że dla niego joga była takim zbawiennym aspektem sportowym, który pozwala mu teraz zachować zdrowie. Natomiast patrząc na przykład na Cutlera, który no, nie trenował nigdy w taki sposób jak Yates czy Coleman, on praktycznie poza jedną kontuzją przed samymi zawodami Olimpii z bicepsem nie ma żadnych kontuzji, on jest dalej sprawny. Patrząc na przykład na Dextera Jacksona, który też nigdy nie trenował na bardzo dużych ciężarach, tylko te treningi jego też były, można powiedzieć, troszkę bardziej objętościowe, też jest mega sprawnym facetem, więc jakby z punktu widzenia aparatu ruchu i tego, co się dzieje później z karierami, mi się wydaje, że jednak nieużywanie submaksymalnych ciężarów jest bardziej bezpieczne, co nie znaczy, że oni nie trenowali ciężko i nie dochodzili do upadku mięśniowego, bo czy Cutler, czy Jackson nieraz powtarzają, że treningi były bardzo ciężkie i że tych serii do upadku mięśniowego było nawet czasami więcej niż robił to Coleman czy Yates. Tak. No mi się wydaje, że po prostu jest taka zasada, że im się ciężej trenuje, w sensie takim, że im więcej, czy im bliżej upadku mięśniowego i poza upadek mięśniowy, czy tak jak właśnie wtedy trenował Dorian, czy na przykład Mike Metzner, to mniejsza musi być objętość.
Natomiast jeżeli ktoś trenuje blisko upadku mięśniowego, to wiadomo, że żeby dostać ten sam efekt, musi niestety tych serii zrobić troszeczkę więcej. Nie? Czyli tak jak to mówił tam Dorian, że jak się już wbija ten gwóźdź w ścianę, to jak już go wbijesz, to już nie ma sensu robić więcej. Więc, tak. A jak się go wbija tylko do połowy, no to trzeba go tak tłuc długo. Pykać, aż on się wbije. Aż dokładnie cały. Ten. Czyli ale też wszystko zależy od tego, jak intensywnie i mocno się trenuje. Nie? Poruszyłeś ten temat, o którym też trzeba powiedzieć, że są takie trzy zmienne treningowe, to jest objętość, intensywność i częstotliwość treningowa. Więc jeżeli jest intensywność bardzo wysoka, z punktu widzenia sportów sylwetkowych jest to ciężar, to nie może być duża objętość i częstotliwość. Jak jest duża objętość, to nie będzie dużej intensywności, a jak chcemy trenować z większą częstotliwością, to nie może być ani submaksymalnych ciężarów, ani ta objętość w danej jednostce treningowej też nie może być duża. I to musi być wszystko po prostu dobrane do siebie i tyle. Ja to zawsze mówię, że zawsze najlepiej jakby bazować na tych dwóch zmiennych. Czyli na przykład kiedyś uważałem tak, że jakby wiadomo, albo jest duża objętość, no to wtedy i ta intensywność i częstotliwość powinna być mniejsza. Natomiast teraz się patrzy też pod kątem takim, że ta jakby objętość treningowa, no, przepraszam, intensywność treningowa w ujęciach sportów sylwetkowych, to mamy dwie różne intensywności. Albo intensity of load, czyli obciążenia, czyli w zależności od tego, jakim procentem w stosunku do naszych maksów trenujemy, albo intensity of effort, czyli intensywność wysiłku, czyli jak blisko upadku mięśniowego trenujemy. Więc wiadomo, że tutaj, jeżeli byśmy chcieli zwiększać na przykład intensywność, no to najgorsze są tu jakby te ciężary. Więc te ciężary, jeżeli są bardzo duże, to faktycznie ta częstotliwość musi mocno spadać. Ta intensywność samego wysiłku może być duża, ale też wiadomo, że musimy wtedy pamiętać, że ta objętość musi być troszeczkę mniejsza. Natomiast jeżeli mówimy o częstotliwości, to też tu są zdania podzielone, natomiast ci, co znają mnie, wiedzą, że ja jestem ogólnie wielkim fanem zwiększenia częstotliwości, bo zobaczcie, ja zwiększenie częstotliwości jest też sposobem na zwiększenie objętości i zwiększenie od tego tonażu treningowego, bo teraz zobaczcie, jeżeli trenowałem raz w tygodniu, robiłem jeszcze cztery ćwiczenia na klatę, to trzecie i czwarte ćwiczenie jest już dużo słabsze, dużo mniejszy ciężar niż te dwa pierwsze. Ale jakbym sobie zrobił w jeden dzień dwa ćwiczenia, a w drugi dzień dwa ćwiczenia, to jestem w stanie na drugim treningu trenować większymi obciążeniami w tych dwóch ćwiczeniach. Czyli suma summarum, ilość kilogramów, które przerzucę, czyli ten tonaż treningowy będzie znacznie większy. Więc tak, ale odnosząc się do intensywności i częstotliwości, tak. Jakby no to... Ale jasne, bo to ilość ćwiczeń tak dalej jest ilość mniej. Ćwiczeń jest ta sama, tak. I jakby zwiększa się nam obciążenie, intensywność, tak. Ale objętość też pozostaje ta sama, nie? Więc tak, jakby... No bo wiecie, bo to ja mówię objętość w sensie jakby tonażu, tak. Ale wiadomo, że przy kulturystyce czy sportach sylwetkowych bardziej się przyjmuje, że objętością są serie robocze. Dlatego często mówi się tam, że 10 czy 15 serii w tygodniu, że tak się bierze objętość. Dlatego, że zobaczcie, że tonażowi nie jest równy, nie? No bo jak ktoś trenuje, powiedzmy, nie wiem, 5 serii po 5 powtórzeń 200 kilo, a ktoś robi na przykład 10 serii po 15 powtórzeń 100 kg, to ten, co robi mniejszy ciężar, ma większą objętość, jeżeli byśmy patrzyli tylko na tonaż. Więc suma summarum, wiadomo, ilość serii roboczych, tu jest 10, a tu jest 5. To wtedy tak. W ten sposób można to rozgraniczyć. Myślę, Radek, że dużym jakby problemem ogólnie jest samo nazewnictwo przez różne osoby, różnych trenerów, coachów i tak dalej, a nikt nie tłumaczy właśnie takich podstaw. To, co myśmy teraz się starali rozłożyć na czynniki pierwsze i wam pokazać, co tak naprawdę jest istotą jakby w ogóle hipertrofii mięśniowej. Ja zawsze też mówię, że najważniejsze jest, tak jak też już Michał wspomniał, trzymanie się planu. Słuchajcie, nawet najgorszy plan realizowany jest lepszy od braku planu. Nie możecie się sugerować na pewno w żaden sposób samopoczuciem, że ktoś na przykład ma dobre samopoczucie, to zrobi dzisiaj 5 serii więcej, a innym razem zrobi dwa ćwiczenia mniej, bo czuje się słabiej. To wiadomo, że jest absolutnie złudne. Oczywiście warto też trenować treningi o mniejszej objętości, takie odpoczynkowe, takie deloadowe i tak dalej, bo to też jest jakby potrzebne, ale warto to jakby zaplanować sobie, właśnie. Niż po prostu robić to tak zupełnie inaczej. A już najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest po prostu przychodzenie i kierowanie się w cudzysłowie instynktem. Tak. I na przykład patrzę, że jestem na takiej siłce, to tu jest taka fajna maszyna, tu jest taka fajna maszyna i coś sobie zmieniam. Przynajmniej jakaś baza, część treningu musi być niezmienna przez jakiś okres treningowy, żeby notować tam postępy. Wiadomo, jakieś tam ćwiczenia akcesoryjne, jakieś dodatkowe, może być zmieniane częściej po to, żeby poprawiać jakby efekty tamtych ćwiczeń, ale jeżeli chodzi o bazę treningową, musi być niestety niezmienna przez jakiś dłuższy okres czasu.
Także chyba słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten temat treningów. Oczywiście czekamy na wasze podpowiedzi, jakieś tematów, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli na naszym kanale. My to będziemy tak sukcesywnie. Może z tymi robili treningami postaraliście się zadać jakieś takie konkretniejsze pytanie, bo my tak trochę tu chaotycznie powiedzieliśmy, tak zdaję z tego sprawę, ale dlatego, że był temat tak bardzo jakby rozszerzony, tak, że ciężko się było tutaj konkretnie na czymś skupić, więc... Umówmy się, że zasialiśmy ziarno, tak, a teraz czekamy, co się wydarzy dalej, bo dokładnie, na pewno będzie więcej pytań już o same szczegóły, a my w kolejnych odcinkach dokładnie oczywiście będziemy to poruszali, także subskrybujcie kanał, włączajcie dzwoneczek powiadomień i zapraszamy na kanał SLD. Do zobaczenia. Do zobaczenia.